Witam kochani, tu Puma Kot GPS. Dzisiaj mam taki malutki test, a w sumie opinię po 3 miesiącach korzystania mikrofonu firmy Esperanza. Się nazywa mikrofon Studio Pro Mikrofon i powiem wam tak, to jest mikrofon do 50 zł. Kupiłem go sobie na próbę i chciałem sprawdzić, jak taki się mikrofon zajmuje, jak akustykę u niego, jak słychać, wykonanie, dźwięk i tak dalej. Więc wykonanie jest po prostu perfekcyjnie. Plastik bardzo wysokiej jakości. Tutaj metalowa siateczka, bardzo ładnie wykonana. Stópka jest wysuwana, można normalnie w ręku sobie mówić, nadawać, tak jak w mikrofonach studyjnych albo do nagrywania. Stópka jest osobno, można sobie ją postawić, mikrofon potem sobie do tego umieścić. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, nie wyłapuje szumów z otoczenia, nie ma zakłóceń, nie ma pisków, nie ma zniekształceń. Bardzo, bardzo wysoką czułość ma, można mówić szeptem z odległości 2-3 metrów i będzie dobra słyszalność. Jeszcze po wyfiltrowaniu i poprawieniu jest w ogóle idealnie słychać. Z tego co producent podaje, to pasmo przenoszenia jest między 20 a 20 kHz. Podejrzewam, że pasmo jest szersze. Czułość 38 dB plus minus 2 dB. W komputerze mi wyszło nawet do między 30 a 50 dB. Długość kabla jest niecałe 2 metra i tyle wychodzi. Gwarancja standardowa 24 miesiące, współpracuje z każdym Windowsem, po podłączeniu od razu automatycznie się instaluje, automatycznie wykrywa, także no to pisze o niby jakość roku, ale pisać można dużo, laur konsumenta to też historia znana, umieszczają wszędzie, gdzie nawet produkty nigdy nie były brane pod uwagę, albo może 20 osób brało udział w tych opiniach, ale testując mikrofon naprawdę i zawodowo i w grach przez dobre 3 miesiące testował też mój znajomy, także to jest opinia kilku osób. Naprawdę mikrofon firmy Esperanza do 50 zł polecam gorąco, można kupić już od 30 zł na Allegro albo bezpośrednio w firmie Esperanza. Naprawdę polecam. Pozdrawiam was wszystkich. Pamiętajcie o konkursie, który trwa, także dodawajcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie. Jestem najlepszy. Także nagrody są bardzo dobre, markowy joypad gamingowy Wi-Fi plus bardzo dobrej jakości głośniczki stereo, basowe, duże, wartość nagrody około 250 zł, losowanie 30 czerwca. Wystarczy dodać komentarz lub zasubskrybować, już się bierze udział w konkursie. Dla osób, które chcą wygrać telefon BlackBerry Brief Plus, karta pamięci 64 GB, to proszę pisać mail do nas, podamy specjalistyczny kod i później wystarczy, że nowe osoby wystawią nam komentarz, zasubskrybują, a przy okazji podadzą wasz kod, który jest indywidualnie nadawany dla każdej osoby, która do nas napisze. Przy okazji te osoby biorą udział w losowaniu tych właśnie głośniczków i joypada, a osoba, która skieruje nowych widzów, fanów, bierze udział w losowaniu telefonu komórkowego plus karty pamięci, a to już nagroda
warta prawie 2000 zł, także naprawdę polecam. Jeżeli będzie duża frekwencja w konkursach, to obiecuję, że konkursy będą raz w tygodniu, a poważne nagrody raz w miesiącu. Dziękuję, pozdrawiam.